Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry Państwu, Mazurek słucha. Profesor Łukasz Święcicki, psychiatra. Dzień dobry. Ze mną. Świętowałeś wczoraj? Nie świętowałem. 22 lipca, również wtedy, kiedy to był dzień wolny od pracy. Ale mogłeś świętować dzień bydla na przykład. No tak to nazywaliśmy, rzeczywiście w ten sposób nazywaliśmy to święto z czasów komuny, ale nie, nigdy tego nie świętowałem. Musiałem zacząć tak głupio, dlatego że aż się boję z tobą rozmawiać. No bo czy rozmowa o psychiatrii, czy ona nie musi być przypadkiem strasznie smutna, przygnębiająca? A w końcu są wakacje, jest miłe sobotnie południe. No nie możemy ludzi zamordować, prawda? No nie wiem, ja zawsze uważałem, że psychiatria jest, znaczy nigdy nie uważałem jej za smutną. No, to znaczy oczywiście, że wszyscy lekarze zajmują się cierpieniem, prawda? I w związku z tym no jakoś tam stykają się ze złymi rzeczami, ale w psychiatrii jest bardzo dużo takich elementów, ja nie powiem wesołych, bo to z kolei będą głupie skojarzenia z dowcipami głupimi, dotyczącymi psychiatrów, a jeszcze gorzej ich pacjentów. Ale nie, mam na myśli zupełnie inny aspekt sprawy, to znaczy myślę o, no, co by tu nie mówić, o takim no, bogactwie różnych ludzkich zachowań i przejawów, które się poznaje jako psychiatra i to w tym jest dużo jakiejś tam radości. No. Jesteś ulubionym bohaterem wywiadów mojej mamy, która te wywiady czytała i słuchała. Moja mama jest psychologiem i ona, zawahałem się, czy psycholożką, ale bardzo mnie poprawia, że ona jest psychologiem, więc moja to mama... Tak jak moja babcia. Moja babcia też była psychologiem i nie była psycholożką. Tak. No więc moja mama jest psychologiem i ona ma podobny do ciebie bardzo taki ciepły stosunek do swoich chorych. No tak, bardzo ci dziękuję, tak. Ja się do tego przyznaję, w sensie mam ciepły stosunek do swoich pacjentów. To jest nieuniknione w myśle dla psychiatry, no bo ja bardzo długo obcuję ze swoimi pacjentami. Bardzo wielu z nich znam od bardzo wielu lat, no i z konieczności interesuję się ich życiem w całości, nie ich nogą, nie ich ręką, nie ich okiem, tylko właśnie nimi samymi, ich życiem. No i trudno się wtedy nie przywiązać. No tak, bo jak przychodzę do ortopedy, bo mnie boli ręka, no to on mi tam nastawi rękę i jak już raz dobrze nastawi, to tyleśmy się widzieli. No bo jesteś dla niego ręką, no potem sobie możesz złamać nogę, wtedy jesteś dla niego nogą. No a ze mną jest dla inaczej. Dla innego lekarza jestem łuszczycą, a dla innego nie wiem czym tam jeszcze, no zapaleniem płuc, a dla ciebie jestem kim? No właśnie. Znaczy ja akurat jeszcze nie miałem tej przyjemności, wszystko przede mną. Jeszcze nikim, ale jak gdybyś, nie, no interesowałbym się bardzo wieloma różnymi rzeczami z twojego życia, to znaczy męczyłbym cię, wypytywałbym cię o rodzinę, o pracę, o tym jak wygląda twoja praca, co w niej tak naprawdę robisz. To czego bym najbardziej potrzebował na etapie diagnostycznym, to ja sobie muszę wyobrazić życie tego pacjenta. I to jest w dzisiejszych czasach coraz trudniejsze czasami, bo ludzie mają takie dziwne zawody, których ja sobie nie mogę wyobrazić. Ja sobie potrzebuję wyobrazić. No, na przykład ktoś jest tym, zapomniałem jak to się nazywa, tym co mój najmłodszy zięć, czyli Boże, takim... Nie wiesz co robi twój najmłodszy zięć. Tylko zapomniałem jak to się nazywa. To takie jakieś uzgadnianie pomiędzy informatykami a odbiorcami produktu informatycznego. User experience jest, UX-em. I ja na przykład, ja rozumiem, jak mi powie, na czym polega jego praca, to ja rozumiem, tylko ja nie to muszę zrozumieć, tylko ja muszę zrozumieć, co robi Bolek, jak przychodzi do pracy. To znaczy, co on fizycznie robi, czy on robi coś rękami, czy gdzieś siądzie, czy nie siądzie, czy on z kimś gada, czy może on w ogóle nie wychodzi z domu i jak ktoś mi przychodzi i mówi, ja to jestem user experience'em, to ja nie wiem, co on robi. Naprawdę, ja nie wiedziałem, że przed takimi wyzwaniami staje psychiatra. Jakby ktoś powie mi, że jest hydraulikiem, to ja się cieszę wtedy, a jak user experience'em, no tak, to jest... No jak ci cieknie kran, to zawsze ja wiem, masz... Ja wiem, co robi hydraulik. No. Mm-hmm. Ja potrafię to wyobrazić, jak on ma w pracy, a user experience nie wiem, jak ma w pracy. A to naprawdę jest tobie potrzebne? Bo ja rozumiem, że psychologowi, no bo psycholog to nie jest lekarz, on przychodzi i sobie pogada, jeśli prowadzi terapię. Ale ty to masz mnie wyleczyć. No tak, ale najpierw muszę zrozumieć, na czym polega twoja choroba.
I żeby zrozumieć moją chorobę, musisz mnie poznać. Tak, bo podam ci taki przykład. Miałem taką sytuację ostatnio, bardzo zdziwiającą na wytyk na moje dziwne życie zawodowe. Przyszedł do mnie pacjent i mówi, że on od 10 lat leczy się w poradni zdrowia psychicznego i zupełnie bez skutku, bo cały czas jest smutny i przygnębiony. I bierze leki przeciwdepresyjne, ale mu zupełnie nie pomagają. I ja sobie próbuję wyobrazić, na czym polega jego choroba, bo on mówi, że on chodzi do pracy, wykonuje tamtą pracę, potem wraca do domu, kładzie się do łóżka i leży w łóżku i nic więcej nie może zrobić. I próbuję sobie, pytam go o różne rzeczy, idę sobie tak razem z nim do tej pracy, wracam z pracy i w jakimś momencie ten pacjent mówi, ale tak en passant, nie podkreślając tego specjalnie, mówi, że może, być może to jest interesujące, chociaż może też nie, że jestem kurą. W jakim sensie? On mówi, no kurą, no kura, wie pan, no kura jak kura, no taki ptak, proszę. Mówi, jak to jest pan kurą? On mówi, no jestem od kilku lat, postrzegam, że jestem kurą. A mówił pan to w poradni zdrowia psychicznego? A nie, nikt mnie o to nie pytał. No więc... Jak ktoś myśli, że jest kurą, to nie wyleczysz go lekami przeciwdepresyjnymi, bo leki przeciwdepresyjne nie leczą zbycia kurą. Jak się tego tak nie prześledzisz, to taki, to był spektakularny przypadek. Nie wszystkie są takie, ale jak sobie przecież nie wyobrazisz... Przecież wiem, że nie wszyscy twoi pacjenci są kurami. No nie. To są było... też innym ptactwem. Miałem tylko jednego pacjenta, który był kurą w życiu. Ale żeby się tego dowiedzieć, musiałem razem z nim jakby, że tak powiem, wirtualnie wstać, pójść do pracy, wrócić z pracy. Ale ten pacjent, mówisz, że no, lekami przeciwdepresyjnymi go nie wyleczysz. Tak. Jak go wyleczyć? Neuroleptyk. Jak dałem neuroleptyk, to przestał być kurą. A co to jest neuroleptyk? Lek przeciwpsychotyczny. No to trzeba mu zahamować nadmierną aktywność receptorów dopaminowych, D2 w układzie limbicznym i przestanie być kurą. Wtedy. Nie, no jasne, to jest oczywiste. Jak zacząłeś mówić o tych receptorach dopaminowych w układzie limbicznym, to przecież każdy to jest z nas chyba wie, jasne, mówi, że tam masz gdzieś kurę, jak kurę wyłączysz, to nie masz już kury. No ale właśnie obawiam się, że ty wyłączysz nie tylko kurę, ale całą radość z życia na przykład. Radość życia to właśnie nie miał radości z życia i po wyłączeniu kury się zrobił bardziej radosny. Podejrzewam, że jesteś szarlatanem i hochsztaplerem, ale spróbuję tego dowieść w dalszej części rozmowy. Zostawmy kury, zostawmy szarlatanerię, a ja na razie jeszcze, jeśli pozwolisz, to porozmawiamy poważnie, bo ta psychiatria, ludzie się boją psychiatrów, ludzie się boją psychiatrii, ludzie się boją choroby psychicznej. Zgodzisz się, prawda? Tak. To weźmy się rozprawmy z kilkoma mitami o chorobach psychicznych i psychiatrii. Po pierwsze, wszystkie choroby psychiczne są nieuleczalne. Prawda, nieprawda? Nie, to nie jest ani prawda, ani nieprawda. To jest chyba niezbyt dobrze zadane pytanie. Znaczy, nie, nie ma pytania. To jest taka teza. Są uleczalne w tym sensie, że można wyleczyć ich objawy i można spowodować, że pacjent będzie normalnie funkcjonował, bo to najbardziej wszystkich martwi. Czy to będzie taki status quo ante, czy po leczeniu pacjent co prawda nie będzie miał objawów, ale w opinii bardzo wielu ludzi to będzie jakiś inny człowiek. To nie, co prawda nie będzie miał burzliwych objawów, ale będzie jakiś inny, odmieniony. Będzie jakiś taki zombie, będzie jakiś taki wyłączony i to jest nieprawda, bo człowiek wraca do stanu, w jakim był przedtem. Przed chorobą. Tak, i nie można go odróżnić. To jest ten sam człowiek ze wszystkim tym samym i mimo, że bierze leki, bo będzie pewnie brał leki, to te leki go nie zmienią w taki sposób, że będzie inny. Ale właśnie mówisz, inny. Poczekaj, mówisz, bierze leki. No bo rozumiem, że to w takim razie jest choroba przewlekła i... No choroba jest przewlekła i najczęściej leki trzeba brać długo, bardzo często trzeba brać leki na stałe. To bardzo często jest konieczne. Tak jak, nie wiem, w cukrzycy czy w nadciśnieniu, także nie ma co zrobić z tego takiej wielkiej sprawy. No. I te leki też wbrew temu, co ludzie uważają, nie zmieniają człowieka, nie wpływają na całą osobowość. No wiesz, jak to jest takie poczucie, że bierzesz leki i później wychodzi nawet nie tyle zombie, ile taka, przepraszam, roślina, no może chodząca, może jakoś tam nawet komunikująca się ze światem, ale nigdy się nie uśmiechnie, bo też nie odczuwa zbyt wielu emocji, bośmy mu te emocje wyłączyli tymi twoimi, jak tam mówisz, receptorami. No właśnie, nawet może trochę pożałowałem, że to powiedziałem, bo może to zabrzmiało właśnie za bardzo tak mechanicystycznie. Tych receptorów to tam nie jest tego, czy nie, jest ich dość dużo, ale nie wyłącza ich tak wszędzie i to jest bardzo wybiórcze działanie i poza tym ono jest jak najbardziej odwracalne, to znaczy, że one są takie, one nie są zablokowane, te receptory, one są tylko takie trochę przyciszone. Ale właśnie o tym mówię, no bo zobacz, mam zapalenie płuc,
ciężkie, poważne zapalenie płuc. Idę do lekarza, dla którego jestem płucem, i on mnie leczy. On mi wyleczy to, da mi, nie wiem co, on tam może mi dać jakieś antybiotyki albo coś takiego. Coś wykrztuśnego, antybiotyki. Tak. Tak. No i da mi i tydzień, dwa, trzy, no nie wiem ile się leczy, takie skomplikowane zapalenie płuc. Jestem zdrowy i tyleśmy się widzieli. Rozumiem, że z tobą przygoda jest dłuższa w takim razie, bo ty mi dasz leki, a ja po kwartale przychodzę i ty sprawdzasz, czy jestem, aby dobrze... nie wiem, ustawiony, czy funkcjonuje dobrze? No tak, ten proces taki dostosowywania będzie trwał dłużej, no a poza tym ludziom, którzy mają problemy, poważne problemy psychiczne, zmienia się też dużo rzeczy w życiu w jakiś tak sposób wtórny, to znaczy ta choroba zmienia ich życie, to jakby nie ma bezpośredniego związku z ich ciałem, to są takie, to są jakby takie fale na wodzie, tak jak się rozchodzą po wrzuceniu kamienia, tak? I ja próbuję pomóc też w tym zakresie, to znaczy, żeby ten człowiek mógł się ponownie dostosować do swojego życia zawodowego, rodzinnego. Do tego jestem mu potrzebny. Oprócz tego, że będę mu tam dostosowywał te leki, no to ja tak swoją funkcję rozumiem. To nie tylko terapeuci robią, lekarze też to robią. Będę z nim rozmawiał o różnych rzeczach związanych z jego życiem, tak jak ono wygląda teraz w trakcie leczenia i próbował jakoś skierować go w takim kierunku, żeby właśnie całkowicie wrócił do tego, co było przedtem. Łukasz, drugi, nawet nie tyle mit, ile takie podejście do chorób psychicznych jest takie, że są to choroby wstydliwe. Wstydliwe, czyli takie, o których nie tylko się nie mówi, ale których się po prostu wstydzimy. No bo nie mówi się o rozmaitych, nie wiem, grzybicach, nikt się nie chwali publicznie, wiesz, mam taką nową, fajną grzybicę. Ale jednak, no nie wiem, pójście do dermatologa nie jest czymś wstydliwym. Ja na przykład zwierzam się, że chodzę do dermatologa, on mi leczy, nie wiem, łuszczycę. Łuszczycę, no, taka choroba skóry. Tak. Ale gdybym na przykład regularnie chodził do psychiatry, no dobra, ja i tak jestem wariatem, więc spokojnie mógłbym mówić. Ale... byś pewnie mówił, ale na ogół ludzie nie. Rzeczywiście... mało tego, rodzina by się wstydziła powiedzieć. No tak, to jest coś takiego i to jestem 35 lat już psychiatrą i myślałem jakoś sobie kiedyś, przynajmniej sobie wyobrażałem, że za mojego życia to właściwie zniknie, przestanie obowiązywać i... że to się zmieni po prostu. I jestem, tak? Bo tym względem jestem rozczarowany. To znaczy mam wrażenie, że to nie zniknęło i że... no może jest trochę słabsze, tylko że z mojego punktu widzenia to słabo widać, no bo ja jestem zanurzony w tej psychiatrii, także no, dla mnie nie jest wstydliwe pójście do psychiatry, no bo sam nim jestem, ale mam wrażenie, że tak ogólnie takie odium społeczne jest chyba trochę mniejsze, że ta stygmatyzacja chyba jest trochę mniejsza, ale, wiesz, ale nadal jest o wiele większa, no właśnie niż bym sądził, że będzie. O ile można się przyznać do depresji, mało tego, jak jesteś artystą, to w zasadzie zaczyna być modne, żeby mieć jakąś tam depresję przynajmniej za sobą, bo to oznacza, że coś przeżywasz, no prawda? Tak, tak, że wiele osób podkreśla, tych osób, co się przyznają do depresji, podkreśla albo w jakimś sensie, w jakimś momencie mówi, że depresja nie jest chorobą psychiczną, co jest nieprawdą, bo depresja jest chorobą psychiczną. I w momencie, kiedy ja tak twardo powiem, że depresja jest chorobą psychiczną, a nawet powiem, że jest psychozą, bo jest nią, to wtedy widzę rozczarowanie, niesmak, coś, szoki, niedowierzanie, tak? Widzę to w oczach i widzę, że ludzie są, że obraziłem ich mówiąc twardo, że depresja, mówiąc temu depresjantowi no w oczy, mówiąc, ale no przecież to nie jest choroba psychiczna. Tak, to jest choroba psychiczna, to jest nawet psychoza i wtedy nie. O nie, bo psychozę mają wariaci, a tak, ja jestem normalny, prawda? I tylko mam depresję, a depresja z czego wynika? Z nadmiernej wrażliwości. Tak właśnie. I tu jest moja taka historia, którą opowiadam o takim badaniu zrobionym na temat wrażliwości osób chorych na depresję. Bardzo dobre, fajne badanie, eksperyment. Pokazywano ludziom chorym na depresję filmy, na których różnym ludziom się działa krzywda. To sobie ktoś przyciął palec w drzwiach samochodu, to sobie ktoś gwoździa wbił w rękę i sprawdzali, jaka jest ich reakcja i fizjologiczna, i taka emocjonalna na to cierpienie drugiego człowieka. I ona jest zdecydowanie mniejsza u chorych na depresję niż u ludzi zdrowych. I to by było na temat ich wrażliwości. Oni tam, ktoś sobie coś przycina, co mnie to obchodzi. Ja mam depresję, a to sobie wbija gwoździa w nogę. Więc ta nadmierna wrażliwość to jest nadmierna wrażliwość na samego siebie, a nie nadmierna wrażliwość na cierpienie. Ale choroba jest autentyczna. To znaczy nawet jeżeli oni jej... Choroba jest autentyczna, tylko że się do niej nie przyznają. Tylko, że depresja to nie jest, że ja to tak
jestem chory na taką nadmierną wrażliwość. To jest choroba po prostu i jakby to nie jest... No i znowu, ty jesteś pigularz. Przychodzi do ciebie chory na depresję, mówisz, tu mam taki pigułkę L4, dostanie pan taką pigułkę i będzie pan już wesoły. Tylko, że to nie będzie tak działało, dlatego, że znaczy nie będzie tak działało, jeżeli do tego nie dodam całej historii. To znaczy, jeżeli w jakimś sensie nie chcę pójść za daleko, chciałem użyć słowa nie uwiodę pacjenta, ale o to chodzi, żebym jakoś go przekonał swoją wizją tej depresji, żeby on uwierzył w tę moją wizję, bo wtedy będzie brał te leki, bo inaczej to będzie brał, potraktuje to objawowo, będzie oczywiście, brał że tak, leki tak. Przez 2 tygodnie, jak mu miną pierwsze objawy depresji, to przestanie brać leki, bo mu minęły objawy depresji, wtedy mu wrócą objawy depresji i za drugim razem ten sam lek nie zadziała, więc musimy od razu na początku sobie uzgodnić, czym tak naprawdę jest depresja. To jest ważne dla pacjenta, bo inaczej nie będzie kontynuował leczenia przez wystarczająco długi czas. Ludzie czasami mówią, że mają depresję, gdy tymczasem po prostu się gorzej czują. No to jest też inne. To jest, to jest mam jeszcze depresję, inna. Mam depresję, bo no bo nie wiem, bo jestem przemęczony, bo jest, w pracy mnie nie doceniają. Oczywiście to jest inna sprawa, tego jest bardzo dużo, że wszelkie rodzaje smutków, frustracji i różnych innych deprywacji określa się. No takie, że cię czegoś pozbawili, tak? Coś ci zabrali, to ty mówisz, ja mam depresję. Nie, zabieracie I mi to, to, to ja mam... To nie jest depresja. To nie jest depresja. To nie jest depresja. Depresja to jest choroba i depresja, co, bo ja powtarzam, to nawet część psychiatrów w to nie wierzy, ale tak naprawdę jest i najnowszy system klasyfikacyjny ICD-11 zawiera to, więc to jest potwierdzone przez urzędników od psychiatrii, że w depresji człowiek nie musi wcale być smutny, nie musi mieć obniżonego nastroju. To nie jest obowiązkowy składnik depresji. Obowiązkowym składnikiem depresji jest jakaś zmiana nastroju, ale to może być obojętność, to może być rozdrażnienie, to nie musi w ogóle być smutek. To my teraz zmienimy nastrój. Jeden z elementów tej wstydliwej części choroby psychicznej jest to, że postrzegamy, nie mówię, że akurat my dwaj, ale w znacznym stopniu postrzegamy chorych psychicznie jak po prostu jak idiotów, imbecyli. No taki debil po prostu. To jest chory. No nie powiemy tego głośno, zwłaszcza przy ludziach, bo się wstydzimy takich określeń, no ale to jest takie, no to jest głupek po prostu. No tak, to jest chyba taki element. A drugi taki, który bardzo często się powtarza i który jest jakoś bardzo mocno wbity do głowy ludzi, to jest coś, co można by nazwać przesłanką eugeniczną. To znaczy, że z całą pewnością to jest dziedziczne. I to w takim stopniu dziedziczne, takie odziedziczalne, że jak ja to mam, to moje dzieci to będą miały. I to jest jedna z najstraszniejszych rzeczy, która wszystkich prześladuje. Jest to zupełnie nieprawda. Znaczy, to w ten sposób nie działa w ogóle. Ale, no dobrze. To Łukaszu, zwracam się do naszego gościa, profesora Łukasza Święcickiego. Panie profesorze, panie doktorze, no to rozprawmy się z tym mitem, że każdy chory psychicznie jest upośledzony umysłowo. Znaczy choroba psychiczna w ogóle nie wpływa na zdolność logicznego myślenia. W większości przypadków. To takie bardzo było zabawne doświadczenie, też artykuł sprzed jakichś 20 lat, który ktoś zrobił bodajże w Cambridge. Dotyczył zdolności logicznego myślenia u chorych na schizofrenię i okazało się, że no, nie będę opisywał tego eksperymentu, ale był zabawnie i tak wiarygodnie skonstruowany. Okazało się, że logiczne myślenie u chorych na schizofrenię jest lepsze niż u osób zdrowych, znaczy ono się poprawia. Problem polega na tym, że wewnętrzna logika jest dobra, tylko połączenie tego ze światem jest słabe, to znaczy, że człowiek co prawda myśli logicznie, ale stosuje to w sposób dziwny i nielogiczny. To znaczy? Znaczy... No bo wiesz, przepraszam cię, bo myślenie... Znaczy nie ma to dobrego przełożenia na praktykę co jego życia. Co ludzie myślą o schizofrenika? Schizofrenik to jest człowiek, który myśli o sobie, że jest Napoleonem, albo słyszy dziwne głosy. To, że w ogóle to jest nieprawda z tym Napoleonem. Nie mówimy w ogóle schizofrenik. Ja nigdy tak nie mówię. Mówię chory na schizofrenię. Bo schizofrenik to, no bo schizofrenik to brzmi jak jakaś obelga. No, naprawdę? Bo, no tak ludzie chyba tak myślą. Ja, dla mnie to brzydko brzmi to słowo. Ja wolę powiedzieć, że jest chory na schizofrenię. Ale... Przepraszam.
chorzy ludzie nie, nikogo dotknąć. Ludzie chorzy na schizofrenię nie myślą, że są Napoleonami. To też rzeczy z Napoleonem to prawdopodobnie występowały często jeszcze przed drugą wojną, kiedy... Kiedy ktoś wiedział, kto jest Napoleon. Nie, no w szpitalach psychiatrycznych leżały głównie osoby, które miały kiłę ośrodkowego układu nerwowego, czyli późny syfilis i w ramach takiego późnego syfilisu... To Lenin, zdaje się, cierpiał na takie coś. Tak, to wtedy często były takie... Tam takie były urojenia typu on myślał, właśnie, że jest Leninem. Że się jest Leninem albo że się jest Napoleonem. Dotyczyły głównie osób chorych na kiłę ośrodkowego układu nerwowego. Ponieważ w tej chwili ta choroba nie występuje, więc nie mamy takich pacjentów. Mamy stosunkowo dość dużo pacjentów, którzy uważają, że są Bogiem albo Chrystusem, ale tak? Tylko w kierunku religijnym. W kierunku postaci historycznych nie. Czyli są Bogiem. Bogiem, Chrystusem albo Maryją. To są jedyne w zasadzie trzy możliwości. Ale to nie wpływa na zdolność ich logicznego myślenia, wręcz przeciwnie. No właśnie. Logiczne myślenie jest, no, jeden z moich ulubionych pacjentów, który jest Bogiem i którego znam od bardzo dawna, ożenił się z taką kobietą, poznałem ją, bo mi przedstawił ją i ta kobieta taka miła, rozsądna pani. No i tak, ponieważ on jest dość mocno chory, więc tak się zdziwiłem, że tak sobie ją znalazł i no, spytałem go o to. Mówię, jak to się tak panu udało, że pan tak... I on tak na mnie spojrzał dziwnie i mówi, no jak co mi się miało udać? No przecież ja ją stworzyłem. No, więc jest to logiczne wewnętrznie. A dlaczego ona w takim razie zgodziła się wyjść za... Znaczy on uważa, że ją stworzył. No, ale więc... ona? A o jej nie pytałem, co ona uważa. A, okay. Ja tylko z nim o tym rozmawiałem. Ale to ma być przykład na... No, że wewnętrznie było to logiczne, co powiedział. To tylko nie ma jakby przełożenia na świat zewnętrzny, no bo rzeczywiście nie możemy nikogo stworzyć. Ale jeżeli myślimy, że jesteśmy bogami, no to wtedy logiczne byłoby przypuszczenie, że możemy sobie coś stworzyć. Jeden z twoich ulubionych pacjentów, którego znam tylko z opowieści, jest ten, który stworzył rakietę na twarożek. To ten sam. To ten sam? To on stworzył rakietę na twarożek? Tak. Na serek homogenizowany. To było jeszcze za komunizmu. To był na serek homogenizowany waniliowy. Trójstopniową rakietę na serek homogenizowany waniliowy. I gdzie on się chciał tą rakietą przemieszczać? No on by robił wtedy, to był taki okres, że on robił plantację Solera na Wenus, ale to był taki okres w jego życiu. A teraz co? Nie widziałem go ostatnio, ale ostatnim razem, jak go widziałem, to był naukowym oficerem, tak mi mówił. Ale dobrze, no ale jak ty kogoś nie widujesz, to jest szansa, że on funkcjonuje. Tak. Normalnie, on zapewne prawda? Się dobrze czuje, tak. Ale jak się przedostatnio, jak widziałem, to był naukowym oficerem, chciał mi wręczać Nagrodę Nobla i mówił mi, że będę niebiańskim nad profesorem Darwingiem. Mianował mnie, zdaje się, nawet. Tego, zdaje się, strasznie lubisz. Tak, to bardzo miły człowiek. Tak, mianował mnie niebiańskim nad profesorem. Ale nie wiem, czy to znaczy, że już będę odchodził. Nie wiem. W każdym razie on chyba też chciał ci jakoś, tak mnie się wydaje. Tak. Nie, żebym rozumiał, bo to rozumiał, chciał ci jakoś uhonorować. Bardzo, tak, bardzo. Ja też tak uważałem, że Nagroda Nobla i niebiańską nad profesurę. No dobrze. Chorzy na schizofrenię, żeby nie mówić schizofrenicy, to są bardzo często ludzie inteligentni, albo nawet bardzo inteligentni. Właśnie o tym tak jakby mówimy cały czas, że sposób myślenia wewnętrznie jest spójny, tylko że jest niepraktyczny, bo to może sobie być takie miłe w takiej rozmowie, bo ja się z tego w ogóle nie wyśmiewam. Myślę, że to jest jasne, że ja się... Że mówisz o tym ciepło, z uśmiechem, ale... Ja się z tego pana nie wyśmiewam. To jest bardzo ciekawe, my sobie o tym rozmawiamy. To jest tak jakby taka abstrakcyjna dyskusja na temat tych salarów na Wenus i tylko, że to się nie nadaje zupełnie do zrobienia zakupów w sklepie, do zmieniania dzieciom pieluszek czy coś takiego, bo po prostu wtedy nie będzie działało. Biorąc pod uwagę, że ten pacjent jest bardzo pochłonięty tymi myślami o tych rakietach i salarach, no tak. I Wenusach, ma bardzo mało siły wewnętrznej, ma bardzo mało przestrzeni wewnętrznej, żeby się zająć swoim prawdziwym, praktycznym życiem. To przeszkadza. Łukaszu, drogi, pytam profesora Łukasza Święcickiego, a dlaczego ty właściwie zostałeś psychiatrą? Czy pierwotnie było chęć bycia lekarzem, czy od razu wiedziałeś, że... Nie, ja chciałem być lekarzem, ja w ogóle nic nie myślałem o psychiatrii. Ja chciałem najbardziej być chirurgiem, najbardziej na świecie. No to jakiś męski zawód. To męski zawód, bo, tak. Bo mężczyzna chce widzieć konkret. Tak. Przyjdzie taki... utnie albo przyszyje. Tak, jest niesamowita adrenalina przy tym, jak się
asystowałem, przecież nie byłem jeszcze za mały, żeby robić operacje, ale to był taki wielki okres polskiej chirurgii. Pan profesor Nielubowicz się przygotowywał do pierwszego przeszczepu wątroby, pan profesor Religa się przygotowywał do pierwszego przeszczepu serca. Miałem z nimi zajęcia na studiach, no, i z jednym być, i z drugim. Mogłeś być chirurgiem. Asystowałem Nielubowiczowi przy jednym z takich dużych zabiegów. Nawet oblał mnie krwią od stóp do głów, że aż mi się nalało w skarpety, i byłem naprawdę dumny i blady, jak to robiliśmy. Ja byłem tam najmniej, oczywiście tam trzymałem haki, żeby nie było, że ja tam robiłem jakieś operacje. No ale byłem już młodym lekarzem i miałem obrączkę w skarpecie, tak jak wszyscy chirurdzy. No, żeby... Dlaczego obrączka w skarpecie? No bo nie można mieć na palcu, a trzeba gdzieś schować, żeby się nie zgubiła. I od wewnętrznej strony przy kostce wrzuca się obrączkę do skarpetki. Taki zwyczaj chirurgiczny z tamtych czasów przynajmniej. O, przepraszam, no właśnie nie wiem. I jak mnie zalało tą krwią, to potem z tej skrzepniętej skarpetki wygrzebywałem tą obrączkę. W sumie czułem się z tym świetnie, bo było to wspaniałe przeżycie. I właśnie chciałem to robić i potem chciałem pracować, ja chciałem koniecznie się zajmować małymi dziećmi, chciałem operować małe dzieci. Nie wiem dlaczego, ale tak chciałem. Miałem wtedy już dwoje swoich dzieci i jakoś byłem zakochany w dzieciach i chciałem się zajmować dziećmi i po prostu... To dość późno odkryłeś, w takim sensie, w takim razie późno, psychiatrą. Zupełnie. Tak, w sensie technicznym to się tak dlatego stało, że w szpitalu bielańskim, gdzie chciałem pracować, nie było etatu, a wtedy trzeba było pracować na etat. A kuzynka mojej, właściwie szwagierka mojej cioci pracowała jako psychiatra w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i zadzwoniła do mnie i powiedziała, że tu profesor Płużyński szuka kogoś do pracy i może byś przyszedł. I tak... A ja myślałem, że ty mi opowiesz o tym, że chciałeś być takim humanistą i jednocześnie lekarzem i tak sobie wymyśliłeś taką humanistyczną psychiatrię. Ale to też jest, to jest drugi aspekt, tak, masz rację, to też tak było. To równolegle też od początku studiów ja chciałem być tak jak ty polonistą. Ja nie chciałem być polonistą. A ja chciałem. Wygrałem w 80 roku, zdobyłem pierwsze miejsce w konkursie matur z języka polskiego w ogólnopolskim. Był taki konkurs życia Warszawy. Napisałem najlepszą maturę z polskiego. Dostałem jakieś stypendium. Pisałem wiersze w tym czasie i coś tam mi się udało opublikować. Byłem strasznie natchniony. Ni stąd, ni zowąd poszedłem na medycynę. Zupełnie tak jakoś w takim bezwiednio, że tak powiem. I tam się strasznie tam zetknąłem z tą anatomią, skrojeniem trupów i tak dalej. To mnie tak strasznie powaliło i chciałem uciekać od tego w kierunku psychiatrii, po czym nagle doszedłem do wniosku, że będę chirurgiem, a potem nagle wróciła mi psychiatria w sposób... To było zupełnie niekonsekwentne. No bardzo niekonsekwentne. Tak, nie, niemądre, głównie przypadkowe. Nie, czy niemądre, no ale właśnie przypadkowe, no bo to z drugiej strony ja sobie nie potrafię wyobrazić teraz ciebie w innej roli. To znaczy, myślę, ja że byłbyś, ja myślę, że byłbyś dobrym lekarzem, natomiast no, twoja... Będę ci kadził, no trudno. Twoja empatyczność jednak no taka jest, no, że albo pediatra, albo pediatra, psychiatra. Pediatra, tak. Bo mój tata był pediatrą bardzo dobrym i ja byłem bardzo pod wrażeniem tego, jak tata pracował. Pracowałem z nim. Ale nie jesteś kobietą, a w pediatrze... To trochę się tego bałem, że mogę być taki potem zniewieściały i że mogę się zacząć tak ciućkać tak troszeczkę, że się takim zrobię, takim dobrym wujkiem. Trochę się tego bałem. Ale tak, o tym się nie myśli w takim momencie. Także trochę to był przypadek z tą psychiatrią, a trochę masz rację, że to było logiczne. No ja myślałem, że okazuje się, że to było logiczne. O Kępiński właśnie. Dostałem od taty mojego Kępińskiego i rzeczywiście czytałem też Kępińskiego w tym czasie, to prawda. No dobrze, bo już nikt pewnie nie wie, kim był pan Kępiński. Myślisz, że myślałem, że to jest bardzo popularne nadal. Nie wydaje mnie się, żeby ludzie wiedzieli naprawdę naukowo. Profesor psychiatrii pracujący w Krakowie, który napisał pod koniec życia, właściwie chyba na łożu śmierci, taka jest przynajmniej, taka jest legenda, dyktował te swoje książki. No, przede wszystkim o schizofrenii i o melancholii. Chyba dwie takie najbardziej podstawowe. Bardzo dziwne, niepodręcznikowe książki, które no, nadają się do czytania i które no, dla mnie były rzeczywiście wyznacznikiem i są dalej jakimś takim wyznacznikiem też tego, jak się sam staram pisać, myśleć. A jak się to czyta teraz, dzisiaj, jak ty to czytasz ze swoją wiedzą naukową i z doświadczeniem lekarskim,
to jakoś, nie wiem, jest to jest bardzo dobre. Czy... To jest bardzo dobre i nic się nie zestarzało i nikt nie wymyślił nic mądrzejszego według mnie i cały czas w Kępińskim można żyć, będąc psychiatrą. Tak, i można tak. Według tego, no bo jeżeli ktoś zetknął się z tym nazwiskiem, no to wie, że to był taki dżentelmen, taki właśnie psychiatra, który był bardzo taki humanistyczny, miał inne podejście do chorych, opisywał to inaczej, no i właściwie nie bardzo wiem, co więcej. To znaczy, że co, że, no bo z drugiej strony, jak ciebie słucham, to ty mówisz tak, człowiek jest na prąd, to po pierwsze, że trzeba tam regulować te prądy, bo więc na przykład te elektrowstrząsy nie są złe, a druga rzecz, jak nie elektrowstrząsy, to pigułki. Gdzie no to jest humanizm? To może tak jest, to rzeczywiście może jest tak jak z moim życiem, że miałem być równocześnie i chirurgiem, i psychiatrą. No to są po prostu dwie rzeczy, które się nie wykluczają. To się spotyka ze sobą. To znaczy, że z jednej strony człowiek jest na prąd, z drugiej strony leki mu naprawdę mogą pomóc, ale z trzeciej strony to musi też być, ten lekarz musi o nim myśleć jako o całym człowieku, musi się z nim spotkać w tym całym jego człowieczeństwie, że tak powiem, nie chcę być patetyczny. I w tym momencie dostarczyć mu też te zupełnie fizyczne środki. Nie ma powodu, żeby uważać, że duch jest ważniejszy niż ciało, albo że ciało jest ważniejsze niż duch. To jak mówili gnostycy, i ciało, i duch są równie ważne i muszą ze sobą współgrać, więc musisz się zająć i duchem, i ciałem równocześnie. Słuchają nas pewnie ludzie starsi, którzy jeszcze pamiętają, tak jak ja na przykład, tak starzy. Jestem tak stary, że jak wychodzę z muzeum, to się włącza alarm. Którzy pamiętają film, którego ty nie lubisz? Lot nad kukułczym gniazdem. Ja lubię ten film, to jest bardzo ładny film. W sensie jego się bardzo dobrze ogląda, tylko że myślę, że ja nawet nie jestem pewien, czy to jest wina autorów tego filmu, czy to jest wina widzów, że źle oglądali, nie uważali w czasie oglądania. No bo wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem, łącznie z psychiatrami, uważają, że główny bohater tego filmu miał zrobione elektrowstrząsy, po których całkowicie zgłupiał i jak już tak całkowicie zgłupiał, to jego przyjaciel Indianin udusił go z litości. Tak. Ale to jest nieprawda, bo wszystkim się coś pomyliło, nieuważnie oglądali. Jak McMurphy miał zrobione elektrowstrząsy, to wrócił do oddziału i udawał, że jest taki otępiały, a naprawdę był bardzo wesoły i potem się bardzo wygłupiał. I potem się tak strasznie wygłupiał, że go wzięli, zrobili mu lobotomię. I tak naprawdę on całkowicie zgłupiał po lobotomii. Lobotomia to jest chirurgiczne odcięcie połączenia płatów czołowych od reszty mózgu. To jest, co się to robiło? To jest okropny zabieg. No to się robiło w jakimś takim bardzo niemądrym przekonaniu, że ponieważ w płatach czołowych jest zlokalizowana choroba psychiczna, przynajmniej częściowo można tak powiedzieć, to ich odcięcie od reszty mózgu spowoduje, że człowiek nie będzie miał choroby człowiek psychicznej. Człowiek po lobotomii jest w stanie funkcjonować? Tak, jest, tylko że w dużym stopniu traci osobowość. Czy robi się rzeczywiście takim zombie obojętnym? To co ludziom się wydaje... A to się jeszcze robi w ogóle? Nie robi się lobotomii już od 40 czy od 50 lat. Czyli ale facet, ten film był podzwonnym dla lobotomii. Ale facet, który wymyślił lobotomię, dostał za to Nagrodę Nobla. O Matko Boska. No. Naprawdę? Takie cuda? Tak. No dobrze, to... Ale to było straszne i to był beznadziejny pomysł. Ale wiesz, w Locie nad kukułczym gniazdem mówią o lobotomii, ale na początku pokazują elektrowstrząsy i to się tak wszystko prześlizguje po tym temacie, że większość ludzi zagubiona uważa, że to jest film o tym, że w szpitalu psychiatrycznym dręczą ludzi przy pomocy elektrowstrząsów. Oczywiście ten szpital psychiatryczny tam pokazany też jest. Dobrze, pokazany... To porozmawiamy trochę o tym, czy w szpitalu psychiatrycznym dręczą ludzi, ale to za chwilę. Najpierw jednak się oddręczmy muzyką. No dobrze, rozmawialiśmy, kiedy państwo słuchali muzyki, o tym, że pan profesor jest również felietonistą. Tak, jakby państwo chcieli felietony poczytać, to nie trzeba szukać pism specjalistycznych, nie. Tylko... Prowadzę bloga, nazywa się Silvarerum, czyli czytane w autobusie, jest dostępny na Facebooku. I tam piszesz o czym? Przecież nie o swoich pacjentach. O pacjentach, w sensie o chorobach psychicznych, o elektrowstrząsach, ale też piszę bardzo dużo o swoich wnukach. Piszę też o...
Łukasz, ja obiecałem tylko jedną rzecz. Czy w szpitalu psychiatrycznym dręczą ludzi? W szpitalu psychiatrycznym absolutnie nie dręczą ludzi. Szpitale psychiatryczne to są bardzo piękne i bardzo dobre miejsca. Sam wiesz, bo mieszkałeś w dzieciństwie w szpitalu psychiatrycznym. Na terenie szpitala psychiatrycznego, no, nie w samym szpitalu. Moi rodzice są psychologami. Ale i szpitale psychiatryczne to są takie miejsca. O tym też napisałem zresztą felieton. Napisałem taki felieton pod tytułem Widmo Wolności o tym, że szpitale psychiatryczne to są takie miejsca, gdzie ludzie chorzy, wrażliwi, delikatni, zamykają się przed zdrowymi, żeby ci zrobić, nie zrobili im krzywdy. To są takie rezerwaty ochronne, gdzie ludzie są chronieni, bo im jest bardzo ciężko byłoby w normalnym społeczeństwie i w tym okresie takiej największej ochrony potrzebują być takiej szklarni. I dobry szpital psychiatryczny to jest taka szklarnia, gdzie chowamy chorych psychicznie przed brutalną rzeczywistością. Tak. I tak jest dobry szpital psychiatryczny, tak wygląda. Zapraszam do swojego oddziału. U mnie tak jest. Tam jest bardzo miło. Nikt nie chce od nas wyjść. Musimy ludzi wypychać, bo u nas po prostu jest niesamowicie miło. W tej chwili też prowadzą zajęcia osoby, które same były chore i które były pacjentami tego oddziału. A teraz się u nas zatrudniły, czy ja je poprosiłem, żeby przyszły i się zatrudniły. I pracują dwie takie osoby, kobieta i mężczyzna. Które są chore, były chore, leżały kiedyś, nie jeden raz leżały u nas w szpitalu, a w tej chwili pracują jako terapeuci zajęciowi, prowadzą z pacjentami różne grupy wsparcia, prowadzą z nimi gimnastykę, zajmują się różnymi rzeczami plastycznymi, ale to jest naprawdę bardzo fajne, to nie jest... Nie bójmy się choroby psychicznej. To jest bardzo fajne, naprawdę, ja bym się sam tam położył, tylko nie chcą mnie przyjąć. Jakby, jak miałem wypadek samochodowy, to poprosiłem, żeby karetka zawiozła mnie do mojego oddziału, tylko nie chcieli. Zawieźli mnie na neurochirurgię, ale chciałem leżeć na psychiatrii, bo na psychiatrii jest fajnie, jest miło i jest bardzo ciepło i ja bardzo kocham te oddziały psychiatryczne. Ciepło jest, macie używanie. A jakie przyjemności ma psychiatra? Jakie ma przyjemności psychiatra? No bo psychiatra ma bardzo ciekawe życie. Ale jakie masz, na przykład, jakie ty masz przyjemności? Co lubisz robić, żeby tak sobie sprawić przyjemność? Nie wiem, zjeść coś, wypić, wyjechać, przeczytać, obejrzeć. Przeczytać zawsze. Ale co? No nie wiem, ja czytam bardzo dużo różnych rzeczy. No, a co ostatnio? Nie wpadła mi w ręce traktat Clausewitza o wojnie. Jakie to jest mądre. To jest mądre. Psychiatrą, żeby dla przyjemności czytać Clausewitza. Ale to się bardzo stosuje do psychiatry. To jest bardzo mądrze i bardzo miło napisane. I równocześnie czytam to razem z Jesienią Średniowiecza. I to się bardzo dobrze przeplata jedno z drugim. I sprawia mi bardzo dużą przyjemność. Naprawdę jest bardzo fajnie. Bardzo lubię sushi, no i tak jak ty, lubię wino. Profesor Łukasz Święcicki, psychiatra, ale nie człowiek nieprzygnębiony, nie smutny, nie melancholijny. Nie, jestem szczęśliwy. Szczęśliwy człowiek był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję, a państwa zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.